Cześć, w tym filmiku pokażę pewne odkrycie związane z bronią KSG. Na samym początku zobaczcie, o co mi chodzi, czyli broń jest dokładnie nacelowana na wroga, jednak pocisk jakby nie trafiał. Wielu graczy to zauważyło, ja też, i nie wiedzieliśmy właściwie, o co chodzi, jednak wydaje mi się, że wiem, o co chodzi. Otóż, jak wiecie, KSG to jedyna broń strzelająca slugami, czyli nabojami typu Breneka. Pociski te lecą dokładnie w miejsce celowania. Jednak w przypadku KSG istnieje pewien bug, który powoduje zmianę jego toru lotu. Kiedy strzelimy jednocześnie kucając, Breneka leci gdzieś w bok, jakby, nie wiem, zmieniał się jej tor lotu, jakby była jakoś dziwnie zmieniana. Zresztą to widzicie teraz na filmiku bardzo dokładnie, zaraz zresztą zrobię porównanie side by side, o co chodzi. I pocisk właściwie nie powinien lecieć, powinien lecieć dokładnie w miejsce celowania, jednak leci gdzieś w górę, gdzieś w bok, gdzieś w lewo, co powoduje, że właściwie nie trafiamy w nasz cel. Jeszcze trochę testów dla samej pewności, jednak udaje się to właściwie za prawie każdym razem, jeżeli strzelimy dokładnie w momencie kucania, nie albo na jego początku, albo na jego końcu. Trzeba się pozbyć tego, kto mi przeszkadza w testach. Jednak teraz zobaczycie na porównaniu, czerwona kropka pokazuje nam, gdzie pociski miały uderzać, natomiast niebieskie koło, gdzie właściwie rzecz biorąc uderzyły. Bardzo prosto wyciągnąć z tego wnioski. Jeżeli strzelacie z KSG, to nie próbujcie dropshotować czy coś takiego, bo to nie wychodzi. To po prostu nie da żadnego efektu. Właściwie jedynym efektem będzie ten niepożądany, czyli pociski pójdą gdzieś w kosmos totalnie. Najlepiej po prostu zatrzymać się i zwyczajnie wystrzelić. Także to było na tyle, jeżeli chodzi o ten krótki filmik. Więcej o samym KSG w kolejnym odcinku kijowych broni, kiedy zajmę się strzelbami, co będzie za jakiś tam kawałek czasu. W każdym razie łapkujcie, subskrybujcie, polecajcie ludziom ten kanał, bo wydaje mi się, że jest trochę fajny, znaczy profesjonalnie robiony. Przynajmniej tak mi się wydaje. To było na tyle. Cześć.